Star is Born, czyli Narodziny Gwiazdy, to już czwarta ekranizacja historii pod tym tytułem, a piąta w ogóle, historia opowiadająca o wielkiej miłości sławnej osoby, sławnego mężczyzny, z początkującą artystką. W pierwszych kilku wersjach było to aktorzy i reżyserzy, a później muzycy muzyki rockowej. Cześć, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku recenzji filmowych i serialowych dwóch gości z BeMyHero.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, który wydaje się nam, że ma wielkie szanse zostać nominowany do Oscara w wielu kategoriach, mianowicie o Narodzinach Gwiazdy z Bradleyem Cooperem i Lady Gagą. No i zacznijmy sobie. Historia sięga roku 1932, kiedy do kin wchodzi film What Price Hollywood, który opowiada historię młodej kelnerki, której zakochuje się bardzo sławny reżyser. Następnie ta historia zostaje przeniesiona już pod nazwą A Star is Born na kolorowy ekran w 1937. Następnie dostaje swój remake w 1954, a następnie dostaje już jakby nową wersję, tym razem w wersji piosen musicalowej, gdzie rolę reżysera zastępuje podstarzała gwiazda muzyki rockowej i młoda piosenkarka, czyli film A Star is Born z 1976. No i teraz mamy ekranizację. Teraz po ponad 80 latach od pierwszej wersji tej historii mamy kolejny remake, bo znów mowa o podstarzałej gwieździe rocka i młodej, początkującej piosenkarce, czyli w tych rolach Bradley Cooper i Lady Gaga. I o czym właściwie jest ta historia? Historia opowiada, no tak jak już mówiliśmy, podstarzały rockman wpada do baru, tam jest jakiś występ, on widzi bardzo utalentowaną młodą piosenkarkę, zakochuje się w niej. No i ta historia leci, z tym, że mamy tutaj Bradleya Coopera, który gra taką bardzo zniszczoną gwiazdę rocka, bardzo pochłoniętą uzależnieniami od narkotyków, od alkoholu, która nie potrafi sobie mimo wszystko poradzić z tym wszystkim, nie jest w stanie wyjść z nałogów. Z jednego powodu, bo też musimy pamiętać o tym, że te jego nałogi są napędzane przez to, że powoli traci słuch, co z perspektywy muzyka jest jednak wyrokiem, który może w każdej chwili zakończyć jego karierę. Więc te problemy zdrowotne plus jego tendencje do popadania w nałogi i do uzależnienia się od wszystkiego, co tylko możliwe, bo nie chodzi tutaj wyłącznie o używki, dają sobie znać i jest bliski końca w momencie, w którym go spotykają po raz pierwszy na ekranie. Tak naprawdę film opowiada dla mnie szczególnie o uzależnieniach, tak jak już wspomnieliśmy o uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, ale też o uzależnieniu od miłości, ponieważ główna bohaterka jest uzależniona od swojego ukochanego, nie może wyzbyć się, mimo że on coraz bardziej się stacza i ciągnie ją na dno razem ze sobą, to nie jest w stanie się od niego uwolnić, bo go kocha, bo go potrzebuje, przynajmniej tak jej się wydaje. I to wszystko zmierza do tragicznego finału w skutkach, jak można się domyślić. Jednak tutaj w tym filmie mamy też ten wątek takiego współuzależnienia, bo oni tak naprawdę są obydwoje uzależnieni jakby od siebie. On, tak jak wspomniałeś, że nie tylko od używek takich fizycznych, namacalnych, ale jest też właśnie uzależniony od swojej ukochanej. No i jest to taki dość patologiczny związek. Tak, bo to uzależnienie, współuzależnienie Ali od Jacksona i Jacksona od Ali raz doprowadza do tego, że wzajemnie ciągną siebie do góry, czy to Ali wyciąga przez na chwilę, na moment Jacksona z alkoholizmu, a on pomaga jej w rozwoju kariery muzycznej, ale z kolei drugim razem okazuje się, że to, że nim tak są mocno zależni od siebie, powoduje, że wszystko się psuje, burzy i popadają razem jako para, jako małżeństwo w problemy natury emocjonalnej, nie tylko natury show biznesowej.
Warto tutaj porozmawiać o występach aktorskich, bo wydaje mi się, że mieliśmy dość spore obawy, jeżeli chodzi o występ Lady Gagi, ponieważ wcześniej ona nie brała udziału w jakichś takich poważniejszych produkcjach. Kojarzyliśmy ją głównie chyba z kilku występów w American Horror Story, a tak, no, głównie piosenkarka. Jednak wydaje mi się, że w tym filmie to ona jest perełką i błyszczy tutaj najjaśniej. Ale to bardzo dobrze, bo tak właściwie ta historia powinna być o niej, bo tutaj główną postacią, tą gwiazdą, która się rodzi, jest właśnie Ali, prawda? Mm. Mimo, że wydaje mi się, że i tak niewiele miejsca jest poświęcone faktycznie rozwojowi jej jako tej scenicznej artystki. Raczej cała historia toczy się właśnie w uzależnieniu od partnera, co też niekoniecznie jest dobrym pomysłem. To zależy od perspektywy. No, zależy, jak na to popatrzeć. Po prostu twórcy wybrali taki rodzaj poprowadzenia tej historii, no i wypada to uszanować po prostu. No, tak postanowili. Czy nam to odpowiada, czy nie, no to już inna kwestia. Jednak wydaje mi się, że w tym, co sobie zamierzyli, wypada to nadzwyczaj dobrze. Jest to może nie coś świeżego, nie coś odkrywczego, ale jest to solidny kawałek historii, który jest poprowadzony moim zdaniem bardzo dobrze. I tutaj o Bradley'u Cooperze, bo jako aktor on tutaj nie ma za dużo do grania. Nie ma, bo to są jakby coraz bardziej sztampowe role, jakby kreowanie postaci w wykonaniu Bradley'a Coopera, czyli postaci zniszczonych życiem, postaci z traumatycznymi przeżyciami, które są uzależnione od przeróżnych rzeczy, które muszą się zmierzyć z jakimiś problemami, z którymi prawdopodobnie nie poradzą sobie same, to już widzimy po raz któryś z kolei. Więc tutaj pierwsze z brzegu, American Sniper, prawda? Historia jakby na poziomie emocjonalnym bardzo podobna. No i tutaj jest ok. On odtwarza bardzo podobne schematy, więc tutaj nie trzeba było wymagać od niego zbyt wiele. Ale co warto, o czym warto podyskutować i powiedzieć, to, że jest to debiut reżyserski Bradley'a Coopera. Czy twoim zdaniem udźwignął? Wiesz co, nie jest to nic odkrywczego. Na pewno ani realizacyjnie, ani fabularnie nie jest to nic nadzwyczajnego. Historia trochę się blokuje w kilku momentach, szczególnie jakby według mnie najbardziej w tym momencie finałowym, tam te sceny następują po sobie w dość przedziwnych sekwencjach i niektóre z nich dobrze się tam znalazły, inne z kolei włącznie z tą finałową ostatnią sceną niekoniecznie, zupełnie nie są nam niepotrzebne, ale jest okej. Ja też nie można postrzegać tego filmu w kategoriach czegoś, co miało być bardzo odkrywcze, bo jak już powiedzieliśmy na początku, to jest film skrojony pod Oscary. Mi się wydaje, że ten film jest, że bardzo dobrze Lady Gaga i Bradley Cooper się tam rozumieli, że tam jest bardzo mocna i wyraźna chemia między nimi i bardzo widać, że bardzo dobrze się rozumieli, że bardzo dobrze to wszystko jakby gra między nimi w tym filmie. I wydaje mi się, że mimo, że tutaj Cooper, jak już mówiliśmy, jakoś popisu aktorskiego tutaj nie dał, to sama ta relacja tej dwójki jest czymś, co może przyciągnąć do filmu. Ale też wydaje mi się, że ten dobór tego duetu aktorskiego, na której bazuje cały film, był też zamierzony, celowy, świadomy, bo castingowcy dobrze wiedzieli, czego się można po nich spodziewać i jak to będzie działać na ekranie. No i też działało. Więc jak najbardziej. Pod względem tej synergii pomiędzy nimi wypadło to naprawdę przyzwoicie. No jeszcze teraz musimy porozmawiać sobie na moment o tych wszystkich szansach oscarowych, o których mówimy przez cały materiał. No bo wiadomo, jest to film, który opowiada o muzykach. Więc jest w tym filmie sporo muzyki, sporo piosenek autorskich. Tak? Wydaje mi się, że tak. Więc na pewno któraś z nich dostaje nominację do kategorii piosenka. Ja chyba już nawet wiem, która. Więc i tutaj być może to będzie może być w wielu innych kategoriach bardzo podobnie. Sam fakt, że jest to historia już od tylu lat znana i jest to taki film w pewnych kręgach, można powiedzieć, wręcz kultowy, więc wydaje mi się, że jest to na tyle dobrze zrobione i z takim smakiem, że tutaj akademicy
raczej będą bardzo szczodrzy. I też wydaje mi się, że wszystkie z czterech poprzednich wersji tego filmu dostały po kilka nominacji do Oscara, więc wydaje mi się, że w tym wypadku nie będzie inaczej. A więc podsumowując, jest to... Wiecie co? Ten film nie jest dla mnie niczym szczególnym. On nie pozostanie w mojej pamięci na długo, nie zostanie umieszczony w szufladce z napisem świetne filmy, czy tam nawet arcydzieła filmowe. Na pewno nie. Jest to ciekawa próba powiedzenia czegoś ważnego przez pryzmat historii postaci, które rozwijają, planują się rozwinąć emocjonalnie podczas seansu. Ale czy coś więcej? Dla mnie jest osobiście to historia bardzo taka poprowadzona bardzo personalnie i myślę, że do bardzo wielu osób ona trafi. Na pewno. Ja sam nie byłem zachwycony. Nie wiem, czy to nie jest wina też jakby promocji tego filmu, że miałem bardzo wysokie oczekiwania względem niego. Bardzo podobał mi się soundtrack i parę razy już przesłuchałem na Spotify'u. Ale jeżeli chodzi o sam film, no to chyba mam podobne wrażenia, tak jak ty, że no porządny kawał kina, ale nie nic, co zostanie ze mną na dłużej. Wydaje mi się, że trochę zbyt mocno odrysowany od linijki. Chyba tak. Chyba brakuje tutaj jakiegoś pazurka. Zgadza się. Jeśli lubicie wylewne historie romantyczne, na pewno ten film przypadnie wam do gustu. Ale czy jeśli jesteście osobami, które szukają na każdym seansie czegoś nowego, czegoś intrygującego, no niekoniecznie będziecie zafascynowani całą historią i realizacją. To tyle od nas. Pamiętajcie, dajcie nam znać, czy oglądaliście Narodziny Gwiazdy i co o nich sądzicie, bo być może to jest tylko nasza pojedyncza opinia, że ten film nie jest koniecznie warty obejrzenia, jeśli szukacie czegoś nowego. Być może zostaliście zachwyceni tym tytułem i uważacie, że to jest dzieło ponad dzieła. Także koniecznie dajcie znać, wpadajcie też na Face'a, Insta i Twittera i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.